Horoskop dla znaków powietrznych. Bliźnięca, waga, wodnik. Zapraszam wszystkie te znaki lub ascendenty . Zobaczmy, co przyniesie, kochani, dla tych znaków, dla bliźniąt, wagi, wodników, miesiąc jesienny, październik. Zaczynamy od bliźniąt. Używam dzisiaj kart Lenormanda i Tarota. Mogę jeszcze wziąć karty energetyczne. Zobaczyć, jakie energie są ważne dla Was. Będę robiła dla każdego znaku z osobna krótką wróżbę. Dla bliźniąt tutaj jakieś sprawy z mężczyzną, niejasne, skomplikowane. Jakieś szkody. Już mówię, kochani. Chodzi Wam o jakiegoś partnera, być może mężczyznę, jakąś osobę, czyli partnera, partnerkę, gdzie sprawy są zawikłane, niejasne. Być może jest to osoba, partner, partnerka, o której myślicie, spod znaku barana, lwa lub strzelca. Macie bardzo jakieś tutaj niejasne z tą osobą w tej chwili kontakty czy komunikację, jakieś szkody w relacji. Szczury. Szczury mówią o tym, że są też lęki, rezygnacja, troski, problemy, niezadowolenie. Strata, czyli lub jakieś tutaj opóźnienia, czyli tutaj macie jakieś, nie wiem, straty w związku, w relacji z jakimś mężczyzną. I zobaczmy, czy w październiku się to wyjaśni. Tak. Kochani, tutaj jest karta anioła stróża, czyli to, że anioły, archanioły, Wszechświat czy Bóg, w zależności kto w co wierzy, czuwa nad tą Waszą relacją, która jest teraz w tej chwili niejasna, nieklarowna. Są problemy, lęki, straty. Tutaj czuwa Wszechświat nad tą Waszą relacją, by wszystko było dobrze. Przyjdzie nowa harmonia. Harmonia, zadowolenie, rodzinna atmosfera, spokój, przyjaźń, równowaga, balans, nawet seksualitet, czyli seksualność, intymne momenty piękne, romantyczne, czyli tutaj znajdziecie swój balans, kochani. Wszystko ułoży się, pogodzicie się i w październiku będziecie zadowoleni, szczęśliwi. Także karty rokują tutaj pojednanie, wyjaśnienie tych spraw, które są niejasne. Nieklarowne. Podejmiecie wreszcie decyzję. Teraz jesteście na rozdrożu dróg. Nie wiecie, co będzie dalej z tą relacją, z tym partnerem, mężem. Być może jest to małżeństwo, które miało kryzys, partnerstwo, które miało kryzys. Byliście na rozdrożu, nie wiedzieliście, co zrobić. Mieliście parę rozwiązań alternatywnych. Szukaliście właśnie tutaj rozwiązania problemów. Natomiast znajdziecie. Znajdziecie tutaj rozwiązanie problemów, znajdą się znowu, przyjdą z powrotem, powrócą głębsze uczucia, przyciąganie, jakieś delikatne, piękne momenty między Wami, gdzie wyjaśnicie sobie wszystko, pogodzicie się. Również duża, tutaj ważna jest w październiku dla bliźniąt intuicja. Słuchajcie swojej intuicji, co Wam podpowiada. Będzie sukces, czyli pojednanie, zadowolenie, spełnienie Waszych marzeń.
I będziecie mieli dobrą intuicję i dobre wyczucie jakby tych spraw, który jest odpowiedni moment właśnie na pogodzenie się, na rozmowę, na pojednanie, by tutaj w tym związku znowu nastał balans. Tutaj, kochani, mamy kartę numer 13 z Lenormanda. Stali Lenormanda to jest karta dziecka i to ta karta mówi o nowym początku. Nowym początku, nowej szansie, pojednaniu się, zaczęciu jeszcze raz. Coś zaczyna się małymi kroczkami i coś może się udać właśnie w październiku między Wami. I dla wszystkich tych osób, być może jest niewiele takich osób, którzy pragnęli dziecka, ciąży, to jest tutaj w październiku również szansa na zajście w ciążę, jeśli właśnie te sprawy były między Wami niejasne, jeśli nie udawało się między Wami dotychczas zajście w ciążę i mieć posiadanie potomstwa, to właśnie miesiąc październik tutaj rokuje bardzo pozytywne, kochani, prognozy na zajście w ciążę lub narodziny dziecka. Są osoby, które również mają oczywiście takie pragnienia i tutaj październik mówi właśnie o spełnieniu tych marzeń, ponieważ tutaj karta księżyca, nocy, coś, co było niejasne właśnie, być może chcieliście mieć dziecko, zajść w ciążę, było to niejasne, niemożliwe, skomplikowane, były ciągle straty, tutaj jakieś właśnie niejasność sytuacji, ale marzenia są ciągle, by mieć potomstwo, tutaj może się to w październiku spełnić. Dla wszystkich bliźniąt, które pytają o sprawy pracy, jeśli były to jakieś sprawy zawodowo-finansowe niejasne, zawikłane, szkody finansowe, szkody w pracy, tutaj z szefem jakieś niejasne, nieklarowne sytuacje, czy przedłuży umowę, czy nie, wszystko się wyjaśni, opatrzność nad Wami czuwa i podejmiecie jakąś decyzję pozytywną, no, spełnienie marzeń i nowy początek, czy to nowy kontrakt w tej pracy, czy jakaś nowa praca, nowy początek, czyli nowa szansa, kochani. Jeszcze jedną, proszę, jedną kartę tarota jako wskazówkę dla bliźniąt. Proszę wskazówkę dla bliźniąt na miesiąc październik. Proszę wskazówkę dla bliźniąt, o już mamy. Kochankowie, kochani, widzicie, wyjaśni się wszystko. Kochankowie, piękna, romantyczna atmosfera w październiku. Karta dwóch kielichów mówi o pięknym balansie, harmonii, przepływie uczuć, emocji, zgodzie, pojednaniu. Także taką kartę mają bliźniaki na miesiąc październik. Zobaczmy również tarot, nie tarot, tylko talię oraklu energetycznego, jaka energia lub jakie energie ważne są dla bliźniąt. Proszę o kartę dla bliźniąt. Oj, już mi wypadła, proszę. Rise, wake, ok. Czyli nowa droga, kochani. Nowy początek, nowa droga, nowa szansa. Tak? Tutaj mamy nowy początek i tutaj mamy nowy początek. Czyli te karty mówią o tym samym. Być może w dosłownym tego słowa znaczeniu jakaś podróż lub nowa droga życiowa, nowy początek, czy spraw właśnie tutaj partnerskich, pojednanie, podjęcie decyzji, pójście jedną drogą wspólną razem lub jakaś nowa droga zawodowa, otworzą się nowe perspektywy i macie tą drogę właśnie wziąć, czyli to ryzyko podjąć. Tutaj widzicie, idzie kobieta na takim ruchomym moście, który jest oczywiście ruchomy, niebezpieczny, wisi w powietrzu, jest ciemno, ale widzi tutaj światło, tak? Światło w tunelu, czyli coś nowego, nową perspektywę, światło jej przyświeca, opatrzność Boża czuwa i podejmuje to ryzyko i idzie przez ten ruchomy, niebezpieczny, wysoki, wiszący most. Czyli podjęcie ryzyka i znalezienie nowej szansy. Tego Wam życzę, bliźnięta. Dziękuję bliźniętom i zapraszam wszystkie zodiakalne lub ascendentalne wagi. Wagom życzę wszystkiego najlepszego. Wagi mają
już od wczoraj, od 24 września urodziny. Od 24 września do 23 października świętują wszystkie wagi urodziny. Więc życzę wagom wszystkiego najlepszego od Loeli i od mojego kanału, wszystkim moim subskrybentom spod znaku wagi lub wszystkim osobom, którzy posiadają również ascendentalną wagę, wszystkiego dobrego. Zobaczmy, co dla wagi pokażą karty Lenormandza. Proszę o wróżbę dla wagi na miesiąc październik. Proszę o wróżbę dla wagi na miesiąc październik. Wagi mają jakieś troski, jakieś tutaj myśli, jeśli chodzi o przyjaciół lub wierność, lojalność, o miłość, sprawy jakieś, które są ukryte, stabilność, ok. Zobaczmy. Wagi mają jakiś niepokój. Nie ma komunikacji między wami a jakąś ważną tutaj osobą, być może bratnia dusza. Chodzi tutaj o ewentualnie jakąś kłótnię, która miała miejsce lub jakiś kryzys, który się teraz dzieje, ma miejsce i należałoby tutaj coś wyczyścić, coś wyjaśnić, by znowu była normalna komunikacja po kłótni, po sprzeczkach, po jakichś tu frustracjach. Dokładnie ta karta mówi, kochani, karta rózgi, karta miotły o niepokoju, właśnie kłótni i ta karta przedstawia tutaj w Lenormandzie kartę spod znaku zodiaku bliźniaki, waga, wodnik, czyli jest to wasza karta. I chodzi tu o jakiegoś przyjaciela, być może spod znaku raka, skorpiona lub ryb. Jakiś przyjaciel, który wam pomaga, wspiera was, któremu możecie zaufać, który jest wierny, przyjazny. Tutaj mieliście jakąś sprzeczkę. Jest dla was ważne jednak, żeby w październiku się pogodzić, ponieważ wiecie, że ta osoba, być może nawet bliźniacza dusza, jest wam dana z przeznaczenia. Jest kimś ważnym dla was, kto ma was czegoś nauczyć, coś wam pokazać, wytłumaczyć. Być może jest to jakieś dla was zadanie do wykonania, że czegoś macie się właśnie od tej osoby nauczyć. Jest bardzo ważne, istotne, byście się pogodzili, dogadali, wyjaśnili wszystkie te sprzeczki, które zaistniały między wami. Być może nawet łączy was miłość. Być może jest to bliźniaczy płomień, bratnia dusza, w której jesteście zakochani. Miesiąc październik mówi o miłości, o zakochaniu się, o serdeczności, przyjaźni, pomocy od kogoś serdecznego, o pięknej atmosferze romantycznej, przyciąganiu. O, być może właśnie tutaj jest to ktoś spod znaku wodnego, ryby, skorpion lub rak. Ta karta mówi naturalnie o miłości, która przyjdzie tutaj z powrotem lub przyjdzie do was w październiku. O być może nowej miłości też, gdzie będzie otwarty nowy jakiś rozdział, piękny, romantyczny. Jeśli jest coś niewyjaśnionego tutaj, jakoś coś sekretnego, przez co właśnie się tutaj frustrujecie, były sprzeczki, to chcecie być może to wyjaśnić, by się pogodzić. Należałoby to wyjaśnić w październiku.
Być może jest właśnie tu jakiś sekret, który ciąży na tej relacji, co jest bardzo ciężkie do wyjaśnienia. Chcecie jednak otworzyć tutaj jakiś nowy romantyczny rozdział właśnie z osobą, którą kochacie, lub z jakąś nową osobą, w którą się zakochacie w październiku. Pragniecie stabilności. W końcu pragniecie bezpiecznego, stabilnego, solidnego, długotrwałego związku. Myślicie być może nawet o rodzinie, o prywatnym życiu z kimś, przeprowadzce, czyli mieszkaniu razem, kto będzie wreszcie stabilny. Kto wam da bezpieczeństwo w związku. Kto wam da mocny fundament, tak, na którym będziecie mogli budować. Coś takiego tutaj widzę jako waszą potrzebę. Czyli stabilność to jest wasz główny temat tutaj również w październiku. Jakaś faza tutaj tych kłótni, nieporozumień, frustracji zakończy się. Na dnie karty Normanda pokazana jest śmierć, więc zakończy się jakaś faza tutaj tych waszych trosk i narodzi się coś nowego. Być może coś, co było fałszywe, jakieś nieufność, nieszczerość zakończy się i tutaj opatrzność Boża pomoże wam wyjaśnić to i rozwinąć waszą stabilność. Stabilność, siłę, bezpieczeństwo. Także takie karty mamy dla wag na miesiąc październik. Zobaczmy radę od kart Tarota dla wag. Proszę o wskazówkę dla... O, już mamy. Się obróciła już. A nie, nie odwróciła się. Myślałam, że się odwróciła karta. Proszę o radę i wskazówkę dla wag. Proszę o radę i wskazówkę dla wag. Proszę o radę i wskazówkę dla wag. Tutaj mamy przepraszam, Rydwan. Rydwan jest oczywiście szybką kartą zmian. Bardzo czymś raptownym, co odmieni tutaj waszą sytuację. Czyli głównym tematem była miłość i stabilność, pojednanie się, zgoda, wyjaśnienie różnych tu frustracji, też kłótni, więc tutaj wydarzy się rzeczywiście coś raptownie, szybko, co odmieni waszą sytuację. Być może partner wasz, o którym myślicie, który jest dla was ważny, właśnie podejmie inicjatywę i przyjedzie do was, napisze, przyjdzie, będzie chciał wszystko wyjaśnić. Jest to karta akcji, czyli karta szybkiej zmiany. To na pewno będzie jakiś mocny akcent, mocne wydarzenie tutaj w październiku. Kochani, uważajcie jednak, ponieważ karta Rydwanu jest kartą szaleńca, kartą szalonych zmian, szybkich, ale również szalonych, tak? Także proszę uważać oczywiście, co wydarzy się w październiku. Zobaczmy jeszcze orakel energetyczny dla wag. Oj, nawet dwie mi wypadły, ok. Jakie energie są ważne? Action, widzicie, kochani? To jest, można powiedzieć, to są te same znowu karty. Action i Rydwan to są te same karty. Widzicie, nawet tutaj są te konie te same. Biały i czarny koń na dwóch kartach. To symbolizuje dobro i zło, symbolizuje, że taki Rydwan może pojechać w prawo lub w lewo. Może być szybka zmiana akcji, szybki obrót też spraw, ponieważ jest to karta też męskości i żeńskości. Karta dobra i zła, więc tutaj może się wszystko wydarzyć, dlatego powiedziałam, proszę uważać, ale na pewno
Jest to karta akcji. Coś bardzo ważnego wydarzy się u Was, kochani, w październiku. Druga karta oraklu energetycznego jest The Garden or The Gate, czyli Garden, The Garden to jest ogród, ogród i brama. Przejdźcie przez bramę, karta tak zwana brama, czyli przejście na drugą stronę, przejście w coś lepszego, zmiana na lepsze, zmiana na następny level, jakaś szansa w Waszym życiu, gdzie otwieracie następne drzwi, przechodzicie przez te drzwi i jesteście w raju, w ogrodzie pełnym obfitości, pełnym zieleni, natury, zgodni z naturą, także przejdźcie, dajcie się skusić i miejcie tą odwagę, by przejść na następny level, by właśnie coś zmienić w swoim życiu. Nie wahajcie się, nie bójcie się, nie trwożcie się, nie miejcie ciągle negatywnych myśli, tylko przejdźcie właśnie na tę drugą stronę, na tą lepszą, piękniejszą stronę i wejdźcie do tego ogrodu pełnego bogactwa. I Wasze życie się odmieni, ponieważ karta brama mówi o odmianie na lepsze. Kochani, obfitość być może emocjonalna, uczuciowa, obfitość finansowa, obfitość miłości, która spłynie na Was właśnie tutaj poprzez raptowne zmiany w miesiącu październiku. Tego Wam życzę oczywiście, kochane wagi. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla moich kochanych wag. Ja sama jestem wagą, więc życzę Wam i sobie pięknego miesiąca października. Dziękuję, kochane wagi. I teraz przejdźmy do naszego następnego znaku zodiaku, wodnika. Witam wszystkich wodników. Proszę o wróżbę dla wodników. Proszę o wróżbę dla wodników na miesiąc październik. Proszę o wróżbę dla wodników. Dla wodników być może jakaś podróż. Jakieś spotkanie. O, może jakieś spotkanie nie dojść do skutku. Może być odwołane. Będziecie jednak rozmawiać o tym. Dobrze, kochane wodniki, jeśli planujecie jakąś podróż, jakieś spotkanie lub spotkanie z partnerem, partnerką lub spotkanie w sprawie pracy, nowego zawodu, chcecie spotkać się gdzieś w miejscach publicznych, być może z osobami publicznymi czy z partnerem, partnerką, to tak jakby w październiku może nie dojść do skutku, może być odwołane, może umrzeć. Czyli ten pomysł może umrzeć, może właśnie nie być zrealizowany. Ale nie bądźcie smutni, ponieważ to jest karta też smutku, żałoby. Nie bądźcie smutni, ponieważ jeśli nawet nie dojdzie to spotkanie do skutku, czy ta podróż, czy ten wyjazd razem, tak? Nie bądźcie smutni, ponieważ to tutaj jest odwołane, umarło rzeczywiście, ale narodzi się coś nowego. Weźcie oddech, weźcie spokojną chwilę, zdystansujcie się do tej sprawy, przemyślcie i narodzi się jakaś tutaj możliwość rozmowy, wyjaśnienia spraw, no, klarowności i harmonii. Czyli pogodzicie się lub dogadacie się inaczej, w zależności jakie sprawy pytacie, dogadacie się tutaj na nowo i przyjdzie poprzez tą rozmowę, oczywiście będzie to może na początku rozmowa nerwowa, troszeczkę stresująca,
która będzie wypełniona pełna żalu, pełna trosk, ale będzie tutaj dobre rozwiązanie, dobry rezultat tej rozmowy, ponieważ wraca harmonia, balans, zadowolenie, spokój, przyjaźń, pokój i balans. Także i nawet może dobra seksualność znowu, jeśli chodzi o związek. Czyli tutaj wróci harmonia, pomimo tego nieudanego, odwołanego spotkania, nerwowości, frustracji, smutku, harmonia wróci. Jeśli, kochani, jeśli planowaliście może potomstwo, dziecko z jakimś mężczyzną i tutaj nie wyszło to jeszcze, to będzie tutaj, bo bociany i dziecko, więc jakiś partner, mężczyzna. Kochani, jeśli planowaliście ciążę, dziecko, to może być to również w październiku możliwe. Z jakimś partnerem, bociany plus dziecko, czyli narodziny dziecka, ciąża. Jeśli były tutaj problemy jakieś, to te problemy odejdą. Będzie dobry rozwój spraw. Jeśli były jakieś tu problemy, jeśli chodzi o ciążę, dziecko, spotkania, to tutaj będzie coś wyjaśnionego, coś pozytywnego się wydarzy, pozytywny rozwój spraw, rozwiązanie problemów. Być może jest to też tu jako karta czasu pokazana jesień, czyli plony, ciąża, dziecko, narodziny dziecka lub zajście w ciążę będzie w jesieni. Karta kosy mówi o plonach zbieranych w jesieni, jesienią, przepraszam, więc mówimy tu o czasie jesiennym, gdzie może tutaj właśnie Wasza znajomość, miłość zaowocować potomstwem lub narodzinami dziecka. I szczęściem, kochani, szczęściem. Także dla wodników taka wróżba. Jeśli pytacie o pracę, kochane wodniki, zmianę pracy, finanse, to tu również jesienią, bo tutaj mamy właśnie plony, zbieramy jesienią. Jesienią przyjdzie coś nowego, dobry obrót spraw, pozytywny obrót spraw, jakieś rozmowy z mężczyzną, z szefem być może i nowy początek, który przyniesie Wam szczęście, zadowolenie, nowe umowy, kochani, jakaś konkretna decyzja, otworzenie się nowych perspektyw. Jakieś tutaj urzędowe umowy, nowe umowy, stabilność sytuacji. Także wodniki, takie macie karty. Zobaczmy teraz, kochane wodniki, wskazówkę kart tarota. Proszę o wskazówkę kart tarota dla wodników. Proszę o wskazówkę kart tarota dla wodników. Triumf, kochani. Triumf, pomimo tutaj jakichś komplikacji ze spotkaniem, jakichś, nie wiem, odwołanych spotkań, odwołanego spotkania, czy coś takiego, czy jeśli chodzi nawet o nową pracę, jakaś, być może tutaj koniec jakiejś jednej pracy, znalezienie innej pracy, podpisanie nowych umów, ale w każdym bądź razie dla wodników przemieni się ta sytuacja w październiku na wygraną. Triumf, liść laurowy, widzimy sukces. Także wodniki, na pewno w sprawach prywatnych, zawodowych lub finansowych karty mówią tutaj o sukcesie dla Was. Zobaczmy sobie energetyczny orakel, jakie energie są ważne dla wodników. Proszę o wskazówkę, o, wypadły mi. Tak, wszystko się zgadza. Woman holding a coin, czyli kobieta trzymająca monetę. Kochani, tutaj mam taką sugestię od kart, być może szukacie nowej pracy, nowych zarobków, nowej, lepszej sytuacji finansowej. Jakaś tutaj sprawa zawodowo-finansowa się dla Was zakończyła. Śmierć. Ale narodzi się coś nowego. Będą nowe rozmowy o pracę, o nowe umowy, podpisanie umowy i tutaj sytuacja zamieni się znowu w stabilną.
Czyli skupcie się, jeśli szukacie pracy, do lepszych zarobków, skupcie się po prostu na finansach i bądźcie konsekwentni w działaniu. Victory. Sukces. No kochani, to są te same karty. Szóstka kijów jest kartą Victory, triumf, sukces i ta karta oraklu energetycznego jest też Victory, czyli sukces, wygrana, triumf. To są identyczne karty, pomimo to, że są absolutnie różne talie. Także kochani, wygrana dla wodników, jakieś nowe znowu sprawy pozytywnie się rozwiną. Dziękuję Wam, kochane znaki powietrzne. Życzę Wam pięknego miesiąca października, pięknej jesieni, pięknych nastrojów jesiennych, mało smutku, dużo radości, dużo pozytywnych myśli, dużo spraw, które rozwiną się dla Was po Waszej myśli, czyli pozytywnie dla Was. Wagom jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia już wkrótce.